administracyjnie nie ograniczymy produkcji. Nie ma takiej metody. Jedynym mechanizmem, który może coś spowodować w tym zakresie, ale do niego jeszcze daleko, to jest mechanizm ewentualnego karczowania starych sadów, niedochodowych sadów za rekompensatami, to by może ten proces przyspieszyło. Jeżeli tego mechanizmu nie będzie, on będzie się odbywał naturalnie. Ja natomiast mam wątpliwości, czy w perspektywie najbliższych 5 lat tą produkcję ograniczymy znacznie. Ja myślę, że jej nie ograniczymy. W tym sezonie proszę zobaczyć, co się dzieje z niektórymi odmianami drzewek jabłoni. Już są zamówione. Więc nowe nasadzenia będą powstawały. Miejmy nadzieję, że one będą powstawały w takim zakresie, jak byśmy tego chcieli, w takiej technologii, jak byśmy chcieli. Ale przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakiejś ogromnej produkcji. Ale i w tej Francji, o której pan doktor przed chwilą powiedział, wcale ta redukcja z 2 milionów ton do 1 100 000 ton nie spowodowała zwiększenia dużego opłacalności tej produkcji. Po prostu część gospodarstw tego rynku wypadła. Poza tym zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na wschodzie. Nie mówmy już o powrocie, to zostawmy ten temat na kiedy indziej, o powrocie na rynek rosyjski, ale to, jakie tam jest dzisiaj tempo nasadzeń, w samej Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, w Mołdawii, Uzbekistanie i Kazachstanie, oznacza, że tej produkcji za kilka lat tam będzie ogromna ilość. Ogromna ilość. Wcale nie jest pewien, wcale nie jest powiedziane na tym wspólnym rynku, że jeżeli nawet produkcję w Polsce byśmy administracyjnie jakimiś metodami ograniczyli, to ona za chwilę stanie się bardziej opłacalna, czy stanie się opłacalna automatycznie. To jest rynek otwarty. To tak jak z produkcją owoców do przetwórstwa, która kiedyś miała miejsce także w krajach Europy Zachodniej. Zrezygnowano z tej produkcji ze względów rynkowych, z powodów tych samych, które mamy dzisiaj, nieopłacalności i możliwości wpłynięcia na przemysł przetwórczy. Ta produkcja przesunęła się na wschód, do Polski, a dzisiaj widzimy, że ona się przesuwa jeszcze bardziej na wschód, tam gdzie jest tańsza siła robocza. Więc niestety mam prawo przypuszczać, że to rynek będzie tym, który spowoduje pewne regulacje w tym zakresie, samoistne regulacje, że część po prostu nie będzie w stanie wytrzymać tych uwarunkowań rynkowych i tych cen, które na nim są, przez może złą technologię produkcji. Przetrwają pewnie ci najlepsi, ci średni. No ale naszą rolą jest, żeby grono tych, które przetrwają, było jak najmniejsze. Więc możemy mówić o tym, że wyjściem z sytuacji jest ograniczenie produkcji, tylko po pierwsze, jak to zrobić, a po drugie, musimy brać pod uwagę to, co się dzieje w innych krajach, szczególnie w krajach Europy Wschodniej pod względem wzrostu nasadzeń, a w konsekwencji wzrostu produkcji.